chcę Państwu powiedzieć o genetyce sądowej, o tym, co robimy, ale także chciałbym powiedzieć o tym, jak to się tworzyło, to znaczy jak do tego, co robimy dzisiaj, doszliśmy, dlatego że wbrew temu, co się wielu młodym ludziom wydaje, nauka nie jest sprintem. Nauka, jeżeli użyć terminologii sportowej, jest sztafetą. Otrzymaliśmy pałeczkę od naszych wielkich poprzedników, przekażemy ją Wam, młodzi ludzie, gdy nadejdzie odpowiednia pora. I bez znajomości historii, bez znajomości tego, jak to było, nie da się kontynuować tego w przyszłości. Tym bardziej, że jak w końcowych słowach mojego wystąpienia Państwo zobaczą, jest pewna powtarzalność, zwłaszcza w dziedzinie zbrodni i przestępczości. Zaczniemy od tego, jak świat widzieli starożytni Grecy. Proszę spojrzeć na tą mapę. Trudno powiedzieć, żeby to była mapa nieprawdziwa, prawda? Można rozpoznać, o co chodzi. A jednak świat starożytnego Greka różni się bardzo od świata, który znamy. Zapewniam Państwa, że to, co będę mówić, też jest w wysokiej mierze wrocławiocentryczne. I gdybyście Państwo zaprosili do wygłoszenia tego samego wykładu mojego kolegę z Gdańska czy z Lublina, profesora Pawłowskiego, profesora Kozioła, usłyszelibyście zasadniczo to samo, ale z innym rozłożeniem akcentów. No niemniej, proszę mi darować ten lokalny patriotyzm. Każdy z nas mieszka w swojej małej ojczyźnie i o tym, że powiem o Wrocławiu tyle, ile tylko się da. Co robimy? Zajmujemy się identyfikacją osób o nieznanej tożsamości. Osoby można identyfikować na podstawie uzębienia, ale w Polsce to niespecjalnie działa, dlatego że nasi koledzy dentyści niezbyt porządnie prowadzą swoje kartoteki. Można na podstawie linii papilarnych, to jest ciekawa historia, ale chyba nie bardzo mam czasu opowiedzieć. W każdym razie urzędnik kolonialny brytyjski w Indiach wykorzystywał fakt, że w Indiach zawarcie umowy to nie jest podanie sobie dłoni jak w Europie, tylko dotknięcie dokumentu, żeby to dotknięcie było widać, kazał dotykać palcem posparowanym atramentem. Potem jak przeszedł na emeryturę, zabrał całe skrzynie tych już nieważnych umów, oglądał to godzinami przez lupę i zdumienie w nim rosło, ponieważ widział, że nie ma dwuidentycznych odcisków. Metoda bardzo dobra, niemniej jednak trzeba z czymś porównać. Jeżeli ktoś był przestępcą, policja zabezpieczyła w kartotekach odciski palców, to jest z czym porównać. Jeżeli kiedyś za czasów prezydenta Bieruta przy wydawaniu dowodów osobistych pobierano odcisk palca, przedtem Niemcy do Kenkarty, to jest z czym porównać, ale od dłuższego czasu już nie. No, chyba że ktoś latał do Stanów Zjednoczonych i przekładał paluchy do takiego szkiełka na lotnisku, wtedy możemy poprosić Amerykanów, żeby pomogli. A tak, daktyloskopia nie działa. Więc co zostaje? Zostaje badania genetyczne, to reprezentuje ta kropla krwi. Badania genetyczne, bo zawsze jakiś materiał porównawczy można znaleźć, a jeżeli nawet nie, to pozostaje rodzina. No i to jest przyszłość, to co jest na tym palcu na górze, może Państwo rozpoznają, jest to tak zwany chip, szczepiany dzisiaj zwierzętom. Jak ktoś zechce zabrać pieska do Irlandii, bo chce pracować na wakacje, to nie wpuszczą przez granicę, jeżeli nie będzie miał takiego chipa. Odpowiednie urządzenia odczytają to zdalnie. Będzie wiadomo, co to za pies, na co szczepiony, ile ma lat, jak się nazywa i tak dalej, gdzie mieszka. Wszystko tam jest. Otóż są już hobbyści, którzy szczepiają to swoim dzieciom. Także w przyszłości, jak to się rozpowszechni, to będzie można powiedzieć, że jest nowa, nieznana w tej chwili jeszcze
metoda powszechnej identyfikacji ludzi. Kolejne zastosowanie, identyfikacja żołnierzy, których całe mrowie poległo na różnych wojnach. Obecnie, jak wiecie Państwo, zdarza się to naszym żołnierzom w Afganistanie. To akurat jest żołnierz z wojny obronnej polskiej 1939 roku, ale to po hełmie widzą Państwo, że to nie był Polak. Był to 18-latek, który zginął w kampanii wrześniowej. Koledzy pochowali go w polu pod Krzaczkiem. Niedawno był zjazd weteranów. Zaczęli się zastanawiać, a może on tam jeszcze leży. Wynajęli specjalną firmę. We wskazanym miejscu odkopano szkielet, ale tak zwany nieśmiertelnik, czyli takie półblaszki wciskane żołnierzowi zmarłemu do ust, nie zgadzało się z personaliami tej osoby. Trzeba było przeprowadzać badania genetyczne. Okazało się, że w porządku. Żyjąca do dzisiaj rodzina dała materiał porównawczy. Okazało się, tak, to jest on. Aczkolwiek nawet w armii tak porządnej jak niemiecka zdarza się bałagan, wydano zły znak rozpoznawczy żołnierzowi i stąd to całe zamieszanie. Następnie identyfikacja ofiar wojny. Dwa najbardziej znane przykłady to Bośnia, gdzie były czystki etniczne na szeroką skalę. Tam są dziesiątki tysięcy ofiar. Cała Europa pomaga tym Bośniakom w identyfikacji. Najpierw rozkłada się szkielety w jakichś halach sportowych, w salach gimnastycznych, przychodzą rodziny, przyglądają się na szkielety, przyglądają się na przedmioty znalezione przy tych zwłokach, widzą, och, ten pierścionek, ten sweterek, to może być ona. I tak wstępnie wytypowane zwłoki są genetycznie identyfikowane, czy to rzeczywiście tak, i wydawane rodzinie do pochówku. No i takie przypadki jak Ruanda, w tej Rwandzie, jak Państwo wiedzą, już ofiary szły w miliony i tam nie było identyfikacji, bo nikt nie jest w stanie tego przeprowadzić ze względu na masę ofiar, a także ze względu na koszt ewentualny. Tam identyfikacji nie było. Dlaczego w ogóle można identyfikować szkielety? Bo komórki kostne są jak załoga w bunkrze betonowym. To są komórki doskonale chronione przed światem zewnętrznym. Potrafią się zaskakująco długo zachować resztki materiału genetycznego w tych jamkach kostnych. Także zaskakująco stare szczątki można badać, a jak stare, to w pewnym momencie Państwu pokażę. Identyfikacja masowych ofiar. Tutaj są zwłoki w tsunami w Indonezji. Jak Państwo wiedzą, tam było bardzo dużo ofiar. Europa, Stany Zjednoczone chciały pomóc, ponieważ rzecz się działa w Azji, więc lokalne władze powiedziały, nie potrzebujemy Waszej pomocy. Zrobią to Chińczycy. Mają równie dobre laboratoria jak amerykańskie i europejskie. No niestety Chińczycy nie mieli Londynu, nie mieli Madrytu, nie mieli wież w Nowym Jorku, nie dali sobie w tym rady. Przerosło to organizacyjnie, nie genetycznie, tylko organizacyjnie. Ogromna ilość ofiar nie została nigdy i nie będzie już nigdy zidentyfikowana. Identyfikacja etniczna, następne zagadnienie, Państwo być może rozpoznają, najstarszy Europejczyk. Mumia znaleziona na granicy Włoch-Austrii. Wtopił się lodowiec, który tam był od zawsze. Pojawiły się takie zwłoki. Najpierw sądzono, że to zwłoki turysty sprzed 100 lat, z którego przesuwający się lodowiec zdarł odzież. Potem okazało się, że odzież jest, ale jakaś dziwna. No i zdano sobie sprawę, że jest to niesłychanie stara rzecz, 5700 lat. Wybuchł oczywiście spór. Austriacy twierdzili, że to Austriak, który wchodził na dół. Włosi, że to Włoch, który wchodził do góry. Najpierw dostali go Austriacy, ale w międzyczasie trwały badania. Okazało się, że podobne wzory genetyczne są na dole we Włoszech i ostatecznie wydano mumię Włochom. W Bolzano jest muzeum.
Etwiego, jakby losy wakacyjne państwo tam rzucili, warto to muzeum zwiedzić, nie tylko ze względu na samą mumię, mumia jak mumia, ale na te przedmioty, broń znaleziono, a przy okazji jeszcze się okazało później, że to była ofiara morderstwa, że on wcale nie zamarł na tej przełęczy, tylko został zastrzelony w łuku przez prześladowców, którzy go ścigali. To był zbieg, coś tam naraził się miejscowej społeczności. Został tam zraniony strzałem w łuku i dobity ciosem maczugi. I tak już tam został na tej przełęczy do dzisiaj. Przeprowadzamy identyfikację próbek krwi. Głównie chodzi o kierowców i alkohol etylowy, ale może chodzić o narkotyki, może chodzić o leki ograniczające sprawność psychofizyczną. Kierowcy często próbują zamieniać próbki krwi. No, dzisiejsza technologia wykaże te zamiany w 100%, no chyba, że ma się brata bliźniaka akurat trzeźwego i podmiana nastąpi w ten sposób, no to wtedy oczywiście nie. Przestępstwa seksualne, bardzo przykre sprawy, bardzo drastyczne. Tutaj mamy dwa rodzaje materiału, sperma w rozmaitych otworach ciała ludzkiego, sprawcy mają różne pomysły, a także mocz, mocz ofiary na sprawcy, oddawany mimowolnie ze zdenerwowania, w szoku, mocz ofiary oddawany na sprawcy oddawany na ofiarę, nie wiem, jakiś psi odruch zaznaczania zdobyczy, nie wiem, o co tu chodzi, coś odrażającego, ale dla genetyka sądowego bardzo pożytecznego, ponieważ w moczu jest też dużo komórek z tych dróg moczopłciowych, przez który mocz przepływa i można zidentyfikować sprawcę na tej podstawie, nawet jeżeli powiedzmy użył prezerwatywy i zabrał ją ze sobą i żadnej spermy tam nie znajdziemy. Następnie zajmujemy się superprojekcją i biometrią. Superprojekcja polega na nałożeniu na siebie zdjęcia osoby zaginionej, zdjęcia znalezionej czaszki. Jeżeli to pasuje do siebie, no to wtedy wiadomo, że ustalono. Jeżeli nie pasuje, trzeba szukać gdzie indziej. Biometria natomiast mierzy punkty charakterystyczne na twarzy w rzadkim i to jest do paszportów na przykład biometrycznych, które teraz się wydaje. Albo w gęstym układzie i to w gęstym jest bardzo pożyteczne, dlatego mianowicie, że to można robić automatycznie. Lądujemy w obcym kraju, idziemy w tłumie pasażerów do wyjścia, wiszą kamery, kamery przeprowadzają biometrię, rozpoznają charakterystyczne punkty, zawiadamiają straż lotniskową i od czasu do czasu ktoś jest wproszony na bok do kontroli, ponieważ komputer podnosi alarm, że ta osoba jest poszukiwana. Rekonstrukcję techniką Gierasimowa, czyli nałożenie na czaszkę powłok miękkich, że dla odtworzenia wyglądu osoby zmarłej, której już nie ma, został tylko szkielet. To są relikwie błogosławionego Czesława, patrona Wrocławia. Na podstawie tych relikwii została wykonana żywiczna w Politechnice Wrocławskiej replika czaszki, a na niej odtworzona twarz błogosławionego Czesława. Pytanie brzmi, czy poznaliby go współbracia sprzed 800 lat. No to proszę Państwa, zastanówmy się. Gdy byłem w wieku obecnej tu młodzieży, najbardziej modny był zespół o nazwie Beatlesi. Nie wiem, czy jeszcze tego słuchacie, czy już nie modny. W każdym razie w moich czasach był to szał absolutny. Między innymi jeden z najbardziej prominentnych Beatlesów, Paul McCartney, napisał wielki przebój When I'm 64, gdy będę miał 64 lata. Bardzo modny. No oczywiście specjaliści nie mogli tego darować. Obmierzyli go, porobili zdjęcia rentgenowskie, zwykłe i odtworzyli wygląd, jak to będzie, gdy Paul McCartney będzie miał 64 lata. I to się ukazało w prasie. Ja z charakterystycznym dla waszego wieku optymizmem wyciąłem sobie ten kawałeczek i schowałem, mówiąc, a ja poczekam.
Czekałem ponad 40 lat i się doczekałem. Paul McCartney skończył 64 lata. Pokazało się jego zdjęcie w pracy. Wyciągnąłem ten wycinek. Porównuję i nie wiem. Sami Państwo ocenicie, czy jest podobieństwo, czy nie ma podobieństwa, czy trafiono, czy nie trafiono. Z rozmów ze swoimi studentami wiem, że zdania są podzielone. Niektórzy uważają tę rekonstrukcję za udaną, niektórzy uważają za kompletnie nieudaną. Natomiast nie było jeszcze takiego studenta, który by powiedział, tak, tak, to jest świetne. Także wcale nie jestem pewny, czy bracia zakonni błogosławionego Czesława na pewno by go na tej reprodukcji rozpoznali. Gdy zaczynałem tą robotę we wczesnych latach 90. jako jeden z pionierów technologii DNA w kryminalistyce, potrzebowaliśmy dużą plamę krwi, żeby przeprowadzić badania DNA. To jest poduszka z wielką plamą, jeden z pierwszych tak badanych przez nas śladów. Mijały lata i ilość potrzebnego materiału malała. Okazało się, że wystarcza to, co ofiara ma pod paznokciami, którymi drapała napastnika, broniąc się przed atakiem. Jakieś później, po paru latach, ilość DNA w nieczytelnych dla daktyloskopa odciskach palców, a obecnie zupełnie bajeczna czułość. Mianowicie mieliśmy udaną identyfikację w pocisku, który przeszył ciało ofiary i w czasie swojego przelotu nabrał na siebie wystarczającą ilość materiału biologicznego, aby można było określić, kto został postrzelony. A nawet na sznurku, którym sprawca związał ofiarę w czasie dokonywania przestępstwa, no to są już tak małe ilości, że aż to jest wręcz niebezpieczne. To znaczy już tak czuła metoda, że musimy bardzo uważać, żeby wiatr nam nie przyniósł czegoś, bo to już jest naprawdę na granicy wykrywalności. No i zaczynamy już przechodzić do historii, jak do tej bajecznej czułości udało nam się dojść. Cała historia zaczyna się w połowie XIX wieku, kiedy to krakowski profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Teichmann, opracował chemiczną metodę tworzenia kryształów z krwią i tylko krew dawała te wyniki. Od tego czasu można mówić, że zaczęła się genetyka sądowa, to znaczy już kryminalistycy potrafili powiedzieć, to coś czerwonego to jest krew, nie coś barszcz czy tam jakaś farba, tylko że to już jest krew. Pojawiły się testy na krew. Drugie zastosowanie to było ustalanie ojcostwa na podstawie podobieństwa, też w XIX wieku zaczęto to robić, podobieństwa dziecka do domniemanego ojca z uwzględnieniem cech matki. Najbardziej cenny dla antropologa był nos, było ucho, a także tęczówka oka. Porównując te rozmaite zawijasy, można, a także inne cechy, można było szukać cech wspólnych z domniemanym ojcem, obecnych u dziecka, nieobecnych u matki, więc po ojcowskich, i cech niezgodnych. Jeżeli tak jak tu lista cech zgodnych była wyraźnie dłuższa od listy cech niezgodnych, pisano tak jak tutaj, że ojcostwo jest prawdopodobne. Jeżeli było odwrotnie, pisano, że ojcostwo jest nieprawdopodobne. Także tak za bardzo to sąd nie był o wiele mądrzejszy po tej ekspertyzie niż przed nią, aczkolwiek można już było myśleć o ustalaniu ojcostwa. Dopiero późniejsze badania pozwoliły to robić z większą pewnością. Potem nadeszły lata 90. XIX wieku, kiedy to niemiecki profesor Uhlenhut, szczepiąc konie krwią ludzką, tak immunizował jedno z tych zwierząt, że wychodziło mu, że tylko z krwią ludzką ta surowica końska reaguje.
Dzisiaj, gdybyśmy to sprawdzili, to byśmy ze zdumieniem zobaczyli, że Ulenhut nie miał ratwie, mianowicie szympansy też by pewnie zareagowały, ale wtedy nie sprawdzono szympansów i rzeczywiście tylko z człowiekiem to reagowało. Ten jeden koń żył kilkadziesiąt lat, był odpowiednio prowadzony, z umiarem skrwawiany. Surowica była sprzedawana na całym świecie do laboratoriów kryminalistycznych. Przyniosła tak szalony dochód, że z zysków powstał cały, do dzisiaj istniejący, duży koncern farmaceutyczny niemiecki, przed siedzibą której jest postawiony pomnik tego zwierzęcia w podzięce za te zyski, które przyniósł. Zwróćcie uwagę, że profesor Ulenhut swojego pomnika nie dostał. Potem był profesor Edward Piotrowski, mniej więcej w tych samych latach, uważany w literaturze światowej za Niemca. Ewidentnie niesłusznie. Był to profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. I co to za Niemiec, jak widzicie, który tak ładnie pisze. Prawda? No właśnie. Piotrowski robił rzeczy, które wam by się nie spodobały. Piotrowski brał żywe króliki, tłukł je rozmaitymi dziwnymi rzeczami i patrzył, jakie rozbryzgi krwi z tego powstają. Był bardzo okrutny. Ale nie lekceważmy tych eksperymentów, ponieważ dało to początek całej nauce kryminalistycznej, która pozwala na podstawie tych rozbryzgów różnych z miejsca przestępstwa ustalać, co tam się właściwie stało. Teraz przelecę przez przykłady. Państwo, proszę tylko o zwrócenie uwagi, jak te ślady są bardzo różnorodne. Wszystko to są ślady krwi, a przecież zupełnie od siebie różne. No i później, dzisiaj, robi się to za pomocą analizy komputerowej. Są specjalne programy komputerowe, które to popracowują w odpowiedni sposób, albo robi się to ręcznie. I tutaj jest przykład, to jest przeźrocze z miejsca zabójstwa. Widząc taki ślad, człowiek mojego pokroju, nie chodzi mi tutaj o nikczemny wzrost, tylko rozpoznanie zagadnienia, widzi, że ktoś o długich włosach, więc przypuszczalnie kobieta, najpierw był uderzony w głowę czymś, co spowodowało zranienie. Ta osoba miała zakrwawioną twarz i włosy, a później uderzony głową o ścianę. Czoło zostawiło ten płaski rozbryzg, luźne, zakrwawione włosy zostawiły ten wachlarzowaty rozmaw naokoło, a o sile ciosu możemy wnioskować na podstawie tych wypustek, tego słoneczka z rozpędzonej kropelki krwi. Takie ustalenia zaskakują często podejrzanych, ponieważ analiza rozbryzgów mówi, co tam się działo, w którym kącie, co on robił. Jeżeli prokurator mówi to podejrzanemu, no to załamuje psychicznie podejrzanego, który sobie wyobraża, ach, widocznie tam z drugiego budynku ktoś przez lornetkę wszystko widział. No to co tutaj iść w zaparte? Trzeba się przyznać, może będzie mniejszy wyrok. Państwo wiedzą, co to znaczy pójść w zaparte? Pójść w zaparte to jest wtedy, kiedy złapiecie kieszonkowca w tramwaju za rękę, a on wam twierdzi, że to nie jego ręka. No i teraz zobaczymy, czy czegoś Państwa nauczyłem. Hurtownia komputerów. Stróż. Stróż dzwoni do policji, że był napad. Akurat przejeżdża radiowóz tą ulicą, więc zjawiają się praktycznie natychmiast po telefonie. Widzą taki widok. I stróż mówi. Zatrzymał się samochód. Ktoś podający się za obcokrajowca, w każdym razie kaleczący język polski, prosi, żeby mu powiedzieć, gdzie tam dojechać, jak.
Ja próbuję wytłumaczyć, on chce, żebym mu to narysował, więc idziemy tam do mnie. Ja mu próbuję rysować, dostaję cios w głowę. Budzę się leżący twarzą na podłodze. Patrzę, pusty magazyn. Dzwonię na policję. Wy się natychmiast zjawiacie. Prawdę mówił czy nieprawdę? A dlaczego? Prawda? Najwyraźniej pomagał im nosić, a oberwał, żeby uprawdopodobnić wersję. Także no, jednak chyba nie jestem takim złym dydaktykiem. Dobrze. Wiemy już, że dzięki Teichmannowi możemy powiedzieć krew, nie krew, ale nie potrafiliśmy powiedzieć, czy ludzka krew. To profesor Ulenhut potrafił rozpoznać. Wiemy już, że ludzka, ale nie wiemy od którego człowieka. I to dopiero Landsteiner rozwiązał, mianowicie wykrył w 1901 roku, czyli zaczyna się już wiek XX, że krew różni się, ma różne grupy. I dzięki tym, dostał zresztą za to Nagrodę Nobla. Dzięki temu zaczęli się tym interesować także kryminalistycy. W 1910 roku młody student Imperium Austriackiego, Ludwik Hirschfeld, Polski jeszcze wtedy nie było, chociaż za parę lat już była, pracując w laboratorium profesora Dungerna, odkrywa, że grupy krwi dziedziczą się według reguł Mendla. Czyli widzi związek reguł Mendla z grupami krwi. Dzięki temu można już było pomyśleć o ustalaniu ojcostwa, ale nikt tego nie robił, dlatego że Hirschfeld błędnie założył, że osoby o grupie krwi AB mogą mieć dzieci o grupie krwi 0, i odwrotnie też. Dzisiaj wiemy, że to jest niemożliwe. Więc dlaczego wielki Hirschfeld się pomylił? Wielki Hirschfeld się pomylił, dlatego że wierzył ludziom. On miał takie przypadki w rodzinach, gdzie pytał te żony w nieobecności męża, czy to jest dziecko męża, a one twierdziły, że na pewno. Więc on wierzył, niezłomnie wierzył, no bo przecież jakby to nie była prawda, to by mu powiedzieli, prawda? Państwo się mogą z tego śmiać, uważać to za naiwne, a dla mnie to jest bardzo piękne, bo to na tym się opiera relacja lekarz-pacjent. Bez wzajemnego zaufania nie ma terapii, nie ma medycyny. Więc lekarz, który nie wierzy swoim pacjentom, nie może być dobrym lekarzem. Z tego wynika, że Hirschfeld był dobrym lekarzem. Oprócz tego był wrocławianinem, to się wie. W 1924 roku Bernstein, Niemiec, w ogóle nie biolog, nie lekarz, nie antropolog, matematyk, na kartce papieru wychodzi mu, że ludzie AB nie mogą mieć dziecka 0 i odwrotnie też nie, i proponuje to do zastosowania. No to już umożliwia dochodzenie ojcostwa. Dlaczego? Dlatego, że już się pojawia spora ilość wyłączeń. Przedtem nie warto było tego w ogóle robić. I w 1924 roku, tym samym roku w literaturze SIF wykonał pierwszą ekspertyzę ustalającą ojcostwo. Aczkolwiek być może wcale nie, być może jest to polski wynalazek, dlatego że profesor Popielski, pierwszy kierownik Katedry Medycyny Sądowej we Wrocławiu, mój mentor, przyjmował mnie do pracy, opowiadał mi kiedyś przy herbacie, że jemu z kolei Hirschfeld przy herbacie mówił, tam SIF, ja to zrobiłem parę miesięcy przed nim, tylko Popielski nie pamiętał, czy miało to mieć miejsce we Lwowie, gdzie Hirschfeld miał jedną katedrę, czy w Warszawie, gdzie miał drugą. Jak wielu dzisiejszych profesorów, Hirschfeld spędzał czas w pociągu między dwoma miastami. I tego już nie dojdziemy, bo jak wiecie, Lwów przepadł, a Warszawa też przepadła, bo się spaliła w powstaniu i już tych dokumentów na to nie znajdziemy. Ale ja wierzę Popielskiemu, Popielski wierzył Hirschfeldowi, więc
Jest całkiem możliwe, że ustalanie ojcostwa to jest polski wynalazek. W 1926 roku Schiff wydał pierwszą wyłączającą ekspertyzę, którą sąd przyjął i na tej podstawie wyrokował. I w tym samym roku mamy pierwszą ekspertyzę krakowską, tak przynajmniej twierdzi profesor Turowska w publikacji pewnej, ale jak prosiłem pana doktora Barana, zajmującego się historią w UJ-cie, żeby mi przysłał kopię dla państwa, to nie znalazł. Także na to też nie mamy żadnych dowodów materialnych. No i jak wyglądała taka ekspertyza? Ta ekspertyza najpierw badała grupy krwi, te główne, coraz więcej z każdym rokiem, potem pojawiły się polimorfizmy białek surowicy, potem polimorfizmy enzymów i to wszystko razem wyłączało około 80-85% nieojców, czyli na 5 fałszywych pozwów wyławiało 4. W związku z czym, ponieważ mogło się zdarzyć, że nie złapało to sito, więc pisano ostrożnie. Wyniki badań nie dały podstaw do wyłączenia. Wyłączenie było pewne, brak wyłączenia było tylko wskazaniem. Potem wprowadzono jeszcze dodatkowo, uzupełniono to o antygeny zgodności tkankowej, te, które dzisiaj się robi do transplantacji szpiku, do czego państwo są namawiani, żeby się wpisać, a niektórzy z państwa nawet dali się namówić. I dołączenie tych bardzo polimorficznych antygenów podnosiło nam sprawność ekspertyzy do 95%. To znaczy na 20 fałszywych pozwów mieliśmy już 19 wyłączeń. Wiedzieliśmy już prawie wszystko. Więc dlaczego coś już prawie doskonałego uzupełniać? No ale jeszcze jedno trzeba powiedzieć, mianowicie Popielski, o którym już mówiłem, w 1958 roku opracował pierwsze przepisy, jak to robić, żeby to robić zgodnie z zasadami. Te przepisy bardzo długo obowiązywały, aż do czasu pojawienia się pewnych prywatnych laboratoriów, które dosyć drastycznie te przepisy złamały. Źle się stało, ponieważ doprowadziło to do szeregu ludzkich nieszczęść, jednak Popielski to naprawdę dobrze przemyślał w swoim czasie. I mamy ten przełom, o którym mówiłem, w 1985 roku Jeffrey w Londynie po raz pierwszy użył DNA do ustalania ojcostwa. Tamta ekspertyza wyłączała 95% nieojców. Ta wyłącza 100% wszystkich nieojców. Niby niewiele, 95-100, a wszystko się zmieniło. Zmieniła się starożytna zasada. Macierzyństwo jest pewne, ojcostwo nie. Od tej pory ojcostwo stało się równie mocne jak macierzyństwo. Ale to coś znaczy, proszę państwa. Jeżeli my wyłączamy wszystkich nieojców, a pana nie wyłączymy, to co to znaczy w praktyce? A to znaczy, że pan jest ojcem. I pojawiła się nowa opinia, której do tej pory sądy nie znały. Opinia stwierdzająca ojcostwo. Wszystko się zmieniło. I w początku wydawaliśmy bardzo proste opinie. W wyniku badania potwierdza się ojcostwo, w wyniku badania wyłącza się ojcostwo. A zdarzyły się dwie sprawy, które popsuły nam humor. Pierwsza zdarzyła się w Szkocji, gdzie góralka pozwała dwóch sąsiadów o ojcostwo. Tam w Szkocji jest jeden pozew, nielimitowana liczba pozwanych. Więc sąd był do tego przyzwyczajony, zlecił badanie tych dwóch panów, wiedząc, że jeden zostanie wyłączony, drugi nie. Niespodzianka, obaj pasowali. Jeffrey, jak się o tym dowiedział, pojechał tam, zaczął badać wszystkich w tej górskiej wsi. Okazało się, że jeszcze paru tam pasowało do tego dziecka. Skąd to się wzięło? Tam od kilkuset lat nikt nowy nie przyjechał, oni się ze sobą żenili, wychodzili za mąż. I tak się genetycznie skomogenizowali, że tam paru do tego dziecka pasowało. Druga zaczęła się w Poznaniu, w Polsce. Pewna pani pozwała pewnego pana o alimenty,
uprzedzając sąd, że być może to jego brat, bo też miała przyjemność czy nieprzyjemność, nie wiem, z tym drugim bratem. No i sąd w Polsce nie może mieć dwóch pozwanych, ale mądry sędzia chce szybko zakończyć sprawę, więc tego drugiego nazwał świadkiem, na to procedura pozwala, zakładając, że jeżeli ona się pomyliła, to on zmieni im nomenklaturę. Tego byłego pozwanego zdegraduje do roli świadka, tego byłego świadka awansuje do roli pozwanego i szybko zakończy sprawę. Był pewny sędzia, całkowicie przekonany, że na pewno jeden będzie wyłączony, drugi potwierdzony. I niespodzianka, obaj pasują. Co tam się zdarzyło? Ano ci rodzice powołując dwójkę braci, rok po roku na świat, w ruletce genowej przekazali te same chromosomy. I ci bracia byli jak bliźnięta jednojajowi. Mieli te same geny, bo z tych samych rodziców. Jeżeli zapytacie biostatystyka, jaka jest szansa na to, to powie, że przy tylu chromosomach żadna. Że to się nie może zdarzyć. No zdarzyło się 200 kilometrów stąd. Od tej pory to my już bardzo uważamy. I piszemy, że ojcostwo graniczy z pewnością. Nie piszemy potwierdzone, bo nie chcemy trzeciego takiego nieszczęścia spowodować. Potem w 90 roku ustalono ojcostwo tuż po urodzeniu się dziecka, natomiast w tym samym roku po raz pierwszy prenatalnie, z tym, że to było trochę oszustwo. Mianowicie ciężarnej przed czasem odeszły wody płodowe, zostało to złapane do jakiejś miednicy, zwirowane komórki płodowe i wyniki były, zanim dziecko przyszło na świat. Także niby prenatalnie, ale tak naprawdę to nie bardzo. Przez długie parę ładnych lat, około 10, badaliśmy hybrydyzacyjnie, gdzie się tak preparuje ten DNA, że przypomina to kody kreskowe, takie jak na towarach. Proszę zwrócić uwagę, że te trzy osoby, to jest domniemany ojciec, to jest matka, to jest dziecko, że te trzy osoby mają różne kody, ale ten kod dziecka w środku wygenerował się z kodów rodziców, widzicie? I jak coś takiego widzimy, to jednocześnie naraz potwierdzamy macierzyństwo, o co nikt nie pyta, i potwierdzamy ojcostwo. Natomiast jeżeli jest wyłączenie, tak jak tu, to widzimy, że dziecko zbiera po matce, natomiast po ojcu jakoś nie, tylko jedną zebrało i dwie nie wiadomo po kim, bo i ojciec i matka to mają, ale to dziecko miało, już wiemy, że to nie ojciec, bo dziecko nie zbiera po ojcu, no ale to dziecko miało jakiegoś ojca tam i tutaj na dole mają Państwo u dziecka wystąpiły obce pasemka, których ten mężczyzna nie miał, nie miała matka, więc są ojcowskie. I na tej zasadzie wyłączamy, czyli wyłączenie jest podwójne. Raz, że niepodobne, a dwa, że ma obce cechy. To było dalej. W 90 roku, z niewielkim opóźnieniem po światowym, wcześniej niż na przykład Francuzi, profesor Słomski z Poznania wykonał pierwszą polską ekspertyzę hybrydyzacyjną w Polsce, z tym, że badania wykonał w Getyndze. W Polsce tylko pobrał krew i wydał opinię. To jest różnica. W przyszłym roku po raz pierwszy mikrosatelitarny układ odkryto, co się wydawało, że nie ma żadnego związku z ustalaniem ojcostwa, potem okazało się, że fundamentalny, ale to za jakiś czas. I my, to jest różnica roku, ale tak naprawdę to było coś niecałe pół roku. Wydaliśmy naszą pierwszą ekspertyzę. Tutaj jest jej kopia. I już były dwa laboratoria. To jeszcze za mało. Jeszcze w przyszłym roku Lublin dołączył i były trzy laboratoria. Dlaczego muszą być trzy, żeby w Polsce coś wprowadzić? Tak zadecydował Popielski w 58. Chodzi o miejsce wyboru kontroli. Jeżeli ktoś bada na przykład w Poznaniu i nie zgadza się z tymi wynikami, mówi, ja żądam kontroli, to wtedy sędzia go mówi, proszę uprzejmie,
czy życzy pan swoje kontrole we Wrocławiu, czy w Lublinie? I ten mężczyzna mówi, nie, we Wrocławiu w żadnym wypadku, tam pracuje jej ciotka, a w Lublinie? No w Lublinie może być. Rozumiecie? Musi być miejsce wyboru kontroli, dlatego co najmniej 3, 4, 5 dobrze, ale 2 nie. Czyli od 92 roku, 20 lat temu, rusza to jest całą gębą, całym rozmachem, pełną parą. Dlaczego? Bo już są spełnione te Popielskiego uregulowania. Proszę zwrócić uwagę, że 20 lat jest od tamtego czasu, a cennika na te badania i przepisów prawnych i je regulujących dalej nie ma, mimo że jako pionier czuje się upoważniony do wysyłania każdemu, no kolejnemu, nowemu, już nie pamiętam ilu ich było, ministrowi sprawiedliwości, prośby, żeby się tym w końcu zajął, bo dzieci, które badaliśmy na DNA, już urodziły własne, które badamy dzisiaj, a cennika i przepisów dalej nie ma. Gowin też dostał. Nie odpowiada. W 1992 roku wydajemy pierwszą ekspertyzę kryminalistyczną, tutaj mają Państwo kopię, czyli wkracza to także w dziedzinę badania dowodów rzeczowych. Co dalej? Pojawia się pierwsze laboratorium prywatne we Wrocławiu przypadkowo. Do dzisiaj koledzy mnie podejrzewają, że to jest moje lewe prywatne laboratorium. Nie mogę wytłumaczyć, że ja zupełnie ich nie znam i zupełnie nie mam z tym nic wspólnego. I w 1997 roku pierwsza oparta na PCR-ze. To jest to, co mówiłem, że odkryto mikrosatelitarne układy, czyli minęło lat, ile? 6 od wprowadzenia, od wykrycia pierwszych układów do wprowadzenia w praktyce w Polsce. W 1999 roku wydajemy pierwszą prenatalną i bardzo wkrótce po tym profesor Pawłowski w Gdańsku i 3 lata później dwie prywatne firmy ogłasza, jedna z nich, ta druga, ogłasza, że też robi prenatalnie, czyli mamy już 3 laboratoria, czyli można by robić prenatalnie. Politycy uważają, że wszelkie badania prenatalne, a te w szczególności, w ogóle nie powinny być wykonywane, dlatego że po co? To widocznie jakaś mężatka, która się tam, prawda, źle prowadzi, nie jest pewna, czy to męża i chce sobie sprawdzić, a jeżeli męża, to urodzi, jak nie męża, to wyskrobie, w związku z czym to są badania proaborcyjne i w związku z tym nie wolno będzie ich przeprowadzać. Nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć politykom, że to zupełnie nie o to chodzi. Że można wykonywać w Polsce dalej aborcje w przypadkach medycznych, którymi się nie będę zajmować, i w przypadkach prawnych. Dziecko jest owocem przestępstwa. Są dwie sytuacje. Dziecko kazirodcze i zgwałcenie. Takich aborcji rocznie w kraju jest około 200. Ktoś te szczątki aborcyjne bada. Domyślcie się kto. I nadchodzi moment, że wyniki trzeba tej kobiecie powiedzieć. I mamy dwa typy reakcji. Pierwszy typ reakcji jest taki, że kobieta wam się w twarz śmieje i mówi, no pomyliłam się, to nie wolno. Czyli cwaniara, która sobie w bezpiecznych warunkach za darmo wykonała aborcję. I cholera w nimi. Chodzi mi o ten drugi typ reakcji. Kobieta blednie. Widać, że przeżyła głęboki wstrząs. Ona wierzyła, że to jest dziecko gwałciciela, a okazuje się, że to jest dziecko męża. Widać, że stała się rzecz straszna i nieodwracalna, że ona sobie w tym psychicznie nigdy nie da rady. I tłumaczymy politykom, że każda aborcja z przyczyn prawnych musi być sprawdzona prenatalnie. Czy to jest na pewno dziecko kazirodcze, czy to jest na pewno dziecko gwałciciela. I w tym ujęciu te badania są proaborcyjne, są antyaborcyjne, ponieważ w tych badaniach szczątków proaborcyjnych wynika, że nawet 20% aborcji jest niepotrzebnie robionych, wynika z tego, że przez tyle lat w tylu aborcji
by się wybrało no, kilka klaw dzieciaków, które by żyły i byłyby kochane. No ale nie wytłumaczycie politykom pewnych rzeczy, no, nie da się. No. Jak już mówiłem, są w tej chwili już nie robi się tego tymi łatwymi do odfeny prążkami, robi się to tak zwaną techniką multipleksową, robią to maszyny, wyniki są takie nieprzyjemne, jakieś tabelki skomplikowane, jakieś takie dziwne zygzaki w różnych kolorach. Wyniki są tutaj przedstawione, to jest sprawa z potwierdzeniem. Widzą Państwo, zaznaczyłem kolorami zielone, to są allele od matki, niebieskie od ojca, bo to są często takie niebieskie ptaki ci pozwani, więc taki kolor wybrałem. Jak Państwo widzą, to dziecko zbiera po ojcu i matce, tak jak te prążki zbierało. A to żółte, to jest odpowiednik tych trzech wspólnych. Nie można powiedzieć, które allele są czyje, bo rodzice mają tak samo. A wyłączenie jest też właściwie podobne do tych prążków, to znaczy po matce zbiera, to są te zielone, a po ojcu jakoś nie, są obce, których ojciec nie ma, czyli mamy wyłączające frakcje. Ale proszę zwrócić uwagę, że w tym układzie pasuje ojciec, o którym wiemy, że nie jest ojcem, w tym układzie pasuje ojciec, o którym wiemy, że nie jest ojcem i w tym układzie pasuje ojciec, o którym wiemy, że nie jest ojcem. Skąd to się bierze? Dlaczego nie ojciec wygląda jak ojciec? Proszę Państwa, zastanówmy się. Każdy z nas miał jednego ojca, jedną matkę. Dziadków? Dwójka. Pradziadków? Czterech. Prapradziadków? Ośmiu. Im głębiej z pokolenia na pokolenie, tym więcej przodków potrzebujemy, tak? A jednocześnie popatrzmy na demografię. W tej chwili łącznie z emigrantami jest nas 40 milionów. Tak gdzieś na przełomie wieków było 19 i 20 połowa tej ilości. Za czasów Jagiellonów połowa tej połowy, a za czasów Mieszka I tutaj się demografowie kłócą gdzieś tak od miliona do dwóch. No patrzcie, co się dzieje. Potrzebujemy coraz więcej przodków, a mamy coraz mniej ludzi do dyspozycji. Co to znaczy? To znaczy, że każdy z każdym na tej sali i ze mną jest wielokrotnie skrewniony w przeszłości. Wszyscy jesteśmy krewnymi. No to więc nic dziwnego, że ten obcy mężczyzna, jako też odległy krewny, jakieś tam allele przekazuje. Nie ma w tym nic dziwnego. Dobrze, w 2002 roku ciekawą sprawa nam się zdarzyło. Wprowadziliśmy test na psy. Wydawało nam się to ciekawostką. Okazało się być bardzo potrzebne. Bardzo potrzebne. Ustalaliśmy już i ojcostwo, i macierzyństwo. Ustalaliśmy tożsamość skradzionych zwierząt. Ustaliliśmy sprawców zabójstw, pogryzień, jeżeli dokonały tego psy. Także bardzo dużo tych spraw zrobiliśmy. Psy okazało się, że są bardzo potrzebne. I w 2002 roku udało nam się oznaczyć profile, chociaż w tym celu nie mogliśmy się posłużyć żadnym fabrycznym zestawem. Musieliśmy opracować własny. Mianowicie w Karmanowicach koło Puław znajduje się takie stanowisko archeologiczne, na którym znaleziono szczątki o wieku prawie tego Etfiego z Alp. Między innymi jeden ze szkieletów dał profil jak dzisiaj żyjący ludzie. To było coś niezwykłego. Sprawa była prosta. Ten człowiek zginął w pożarze i razem z tymi popiołami został złożony do grobu. A popioły są alkaliczne i dobrze zakonserwowały DNA. Do tego obłożono go kamieniami wapiennymi, które też chronią przed zakwaszeniem i stąd to doskonałe zachowanie DNA. W tej chwili po 10 latach od tych badań dostaliśmy kolejny materiał z tego
szkieletu, mianowicie archeolodzy lubelscy chcą ustalić, jaka to była grupa etniczna. Czy ci ludzie do dzisiaj żyją, ich potomkowie, czy też wymarli, wyginęli. Także to będzie kontynuowane. W 2003 roku udało nam się opracować coś bardzo ciekawego, mianowicie taki system zamknięty, który wypłukiwał z zęba, o tutaj w tej probówce widać ząb, w komory ze środka DNA, a ząb zostawał. Czyli jednocześnie zjadaliśmy ciastko i mieliśmy ciastko. Otworzyło to przed nami relikwiarze i zbiory muzealne, gdzie żaden kustosz czy ksiądz nie pozwoli na zniszczenie szczątków do badań. A tą metodą zaczęli się bardzo tym interesować. Jako przykład, w 2004 i 2006 roku metropolici Wrocławia i Krakowa wydali dekrety, żebyśmy sprawdzili pokrewieństwo dwóch odrowążów sprzed 800 lat, Jacka, świętego Jacka klasztoru dominikanów w Krakowie i błogosławionego Czesława, patrona Wrocławia, w opactwa dominikanów we Wrocławiu. O co chodziło? Od 800 lat dominikanie się kłócą, czy zdanie w jednym tekście Fratre Finuteri oznacza, że byli to bracia biologiczni, a nie tylko bracia zakonni. No więc błogosławionego Czesława mieliśmy do tego skanu, na podstawie którego później było tworzenie oblicza, natomiast święty Jacek miał ząb mądrości, który nigdy mu nie wyrósł. Nie mogliśmy tego zęba wydobyć, bo całość relikwiarza jest opieczętowana pieczęcią Klemensa X, papieża. Nie wolno tego otwierać. Ale ze mną pojechał mój syn, który chciał zobaczyć, jak Dominikanie żyją. I on ma bardzo szczupłą dłoń. Udało mu się włożyć rękę między czaszkę a relikwiarz i tam od spodu ten ząb złapać i wydobyć. I tym sposobem udało się ten ząb uzyskać do badań, bo to jest już po ekstrakcji DNA. Później on miał wrócić do relikwiarza, ale z tego co wiem, trafił do Dominikanów Wileńskich, ponieważ oni nie mieli żadnej relikwii i bardzo się z tego daru Dominikanów krakowskich ucieszyli. W wyniku badania ustaliliśmy, że oni nie byli braćmi w rozumieniu synowie jednej matki i jednego ojca, ani synowie jednego matki i dwóch różnych ojców. Natomiast czy byli braćmi przyrodnimi w rozumieniu synowie jednego ojca z dwóch różnych matek, tego niestety nie udało nam się ustalić. Ale już sporo wiemy, a przedtem nie wiedzieliśmy nic. Następna sprawa bardzo ciekawa, mianowicie, jak Państwo wiedzą, w XIX wieku odkryto szczątki kostne bardzo dziwne w dolinie rzeki Neandertal. Tam jest taka jaskinia o dziwnym kształcie, gdzie znaleziono dziwne szkielety. Okazało się, że to był drugi gatunek człowieka, człowiek neandertalski. Ostatni Neandertalczycy żyli pod Gibraltarem w takich jaskiniach o takim dziwnym kształcie, jak Państwo widzą. Żyli nie tak dawno, prawie w historycznych czasach, 28 tysięcy lat temu. To już prawie historia. Niedawne sekwencjonowanie genomu Neandertalczyka zostało dokonane ze szczątków w chorwackiej jaskini Krapina. To jest ta jaskinia, taka o bardzo dziwnym kształcie. Możecie Państwo zapytać, skąd ten kształt? Spróbujcie rozpalić ognisko w jaskini o innym kształcie i od razu zrozumiecie. Otóż w jaskini w Tajnie, o czym mówił pan doktor Urbanowski tutaj, jest jaskinia o dziwnym kształcie, która zainspirowała pana doktora Urbanowskiego, który zaczął tam kopać i wykopał. Aha, jeszcze jedno. To są eksploracje w tej jaskini, a ja sobie stanąłem w wejściu i zrobiłem zdjęcie.
Wyobraźcie sobie Państwo, że 100 tysięcy lat temu nie było tu żadnego lasu, była tundra, niska roślinność do kolan i tutaj płynie sobie strumyk, a tutaj, gdzie ja stałem, siedzi sobie neandertalczyk i łupie krzemienie albo wiąże jakieś rzemyki i widzi, aha, idą mamuty, więc woła, idziemy na polowanie. Bardzo dobry punkt obserwacyjny, doskonałe miejsce. Początkowo sądzono, że to była jaskinia myśliwska, że oni przekraczali łuk Karpat i tutaj tylko bywali latem polować na te mamuty i inne zwierzątka. Tam doktor Urbanowski bardzo dziwne kości wykopał, mamucie też. Ale okazało się, że oprócz zęba dorosłego, około 40-latka, odnaleziono niewykształcony jeszcze ząb dziecka, gdzieś koło 8 lat pewnie. Nie miał jeszcze korzenia. Proszę Państwa, takich dzieciaków się nie bierze na polowanie. Wygląda na to, że tam była rodzina z małym dzieckiem. Także najprawdopodobniej Neandertalczycy w Polsce nie tylko polowali, ale mieszkali, żyli. Ale to wszystko wiecie. Co nam się tam udało oznaczyć? Udało nam się oznaczyć płeć z tego zęba, co sobie poczytujemy za wielki sukces, bo to 100 tysięcy lat. Płeć była męska i inna od ludzkiej. Widzicie Państwo przesunięcie? Więc nas zaciekawiło, jak to jest u małp. Okazało się, że szympans prawie jest, ma tak jak człowiek. Natomiast małpy niższe, ogoniaste, mają przesunięcie. Czyli ten neandertalczyk jest jeszcze bardziej przesunięty, widzicie? To nie jest to, co dzisiaj ludzie i dzisiaj małpy. To jest coś innego. I dlatego wierzymy w te wyniki, bo dały nam inny wzór, niż dzisiaj spotykamy. I w tym roku jeszcze inna ciekawa sprawa. Zjawił się u nas pan prokurator, który miał zwłoki znalezione pod dębem. Denat w zaciśniętej dłoni kilka dębowych liści trzymał i pan prokurator musiał wiedzieć, czy to ten dąb, czy jakiś inny. Więc pytał, czy my to zrobimy. Ja mówię, że panie prokuratorze, bardzo chętnie, bo akurat przeczytałem pracę, że to można zrobić, z tym, że muszę wszystko kupić, więc niestety to stwierdzenie tych liści będzie kosztować 4000 prokuratury. No i zapłacimy. No i rzeczywiście okazało się, że udało się zidentyfikować drzewo, z którego te liście pochodziły. No nie, bliższych szczegółów nie mogę podać, bo sprawa jest oczywiście jeszcze w toku. Proszę Państwa, kiedyś na śmietniku znalazłem przeźrocza dydaktyczne sprzed wojny profesora Butza, który był kierownikiem katedry medycyny sądowej w Breslau. Jedno było ciekawe, bo były tam pokazane narzędzia zbrodni z lat 30. we Wrocławiu. Takie piękne przeźrocze. Siekiery, noże, broń palna. Zapytałem znajomych policjantów, jak się dzisiaj morduje we Wrocławiu? Odpowiedzieli, no, głównie siekierą, poza tym nożem i w broni palnej. Tak. W 1948 roku Hirschfeld wydał monografię o ustalaniu ojcostwa, ale tam było także o sprawach kryminalnych. Wszystko opisane sprawy przed moim urodzeniem. Ja jestem rocznik 1948, wydawnictwo 1948, czyli wszystko się odbyło, zanim przeszedłem na świat. Co nie tylko eliminuje mnie z grona podejrzanych, ale ponadto sprawia, że ja czytając to ulegam dziwne mam odczucia, zdumienia i przerażenia i zachwytu, bo ja czytam swoje sprawy, tylko personalia się nie zgadzają. Proszę Państwa, jak śpiewał pewien krakowski piosenkarz, naprawdę nic się nie dzieje. Ludzie popełniają te same zbrodnie, policja tak samo ich łapie, nie zmienia się nic. Wszystko, co się zmienia, to techniki, mamy coraz doskonalsze, aparatura, którą mamy coraz lepszą,
a poza tym nic się nie dzieje, nic się nie zmienia. I dlatego doświadczenie, jak mało co jest ważne w kryminalistyce. I dlatego tacy ludzie jak ja ciągle mogą czuć się pożyteczni. Dziękuję Państwu za uwagę.